Na tym filmie ze statystyki matematycznej pokażę Wam, jak wykonać poprawnie test Kolmogorowa na zgodność z rozkładem normalnym. Gdy mamy dane empiryczne, czyli zaobserwowane, zapisane w postaci przedziałów, które mają swoją liczebność, my możemy sprawdzić, czy te dane przypominają kształtem rozkład normalny, czyli wykazują zgodność z rozkładem normalnym. I raz w hipotezie testu, hipoteza zerowa będzie brzmiała, rozkład empiryczny jest normalny, a hipoteza alternatywna będzie mówiła o tym, że jednak rozkład jest inny niż normalny, czyli inaczej mówiąc, nie wykazuje zgodności z rozkładem normalnym. Zaczynamy w takim zadaniu od tego, w tym teście Kolmogorowa, że tu są liczebności nieskumulowane. My musimy je skumulować, czyli określić wartości narastających liczebności. Po co? Żeby otrzymać tak zwaną dystrybuantę empiryczną, czyli to, jak się rozkładają liczebności narastające. I powiem dodatkowo, że jeszcze procentowo bym powiedziała. Czyli teraz tak, jeżeli mamy te liczebności skumulowane, każdą z tych liczebności skumulowanych trzeba podzielić przez łączną liczebność, jaką mieliśmy. A więc 55 podzielimy przez 120, 100 przez 120, 110 przez 120 i pozostałe wartości tak samo. Można zrobić tak jak ja, odwołanie do konkretnej komórki, gdzie znajduje się 120. Gdy otrzymamy już dystrybuantę empiryczną, można pokusić się o znalezienie dystrybuanty rozkładu normalnego, czyli dystrybuanty tego naszego rozkładu teoretycznego. Żeby ją otrzymać, musimy nasze dane zestandaryzować. To znaczy, jeżeli mamy dane zapisane w postaci rozkładu, którym będzie miał swoje parametry średnią i odchylenie standardowe na dowolnym, szczerze poziomie, my musimy uzyskać taki rozkład, który posiada wartości pochodzące z rozkładu o średniej 0 i odchyleniu standardowym 1. Jak to uzyskać? Jeżeli my nie znamy od razu parametrów rozkładu tego empirycznego, my musimy przejść do obliczeń dodatkowych, w których wyznaczymy, ile wynosi zwykła średnia arytmetyczna, a ile odchylenie standardowe w rozkładzie normalnym. Jeżeli ja tutaj mam wpisane te same dane, czyli początek każdego przedziału i koniec każdego przedziału i ile było takich jednostek, a widzę tu jeden przedział za dużo, to w tym momencie powinno nam się już teraz zgadzać. Mamy nasze liczebności i na początek wyznaczamy środek każdego przedziału, czyli liczbę znajdującą się dokładnie pomiędzy początkiem a końcem każdego przedziału. Można to liczyć jako średnią z początku i z końca przedziału. Takie wartości przeciągamy w dół za pomocą tego czarnego krzyżyka i to są wyznaczone środki przedziałów dla każdego przedziału. Żeby wyznaczyć średnią arytmetyczną, zgodnie z tym wzorem, który tutaj umieściłam w arkuszu, trzeba mieć środek każdego przedziału przemnożony przez liczebność każdego przedziału. Środek przedziału mam, liczebność każdego kolejnego przedziału mam, więc w tym momencie możemy przemnożyć ze sobą te dwa wyniki, żeby otrzymać tutaj kolejną kolumnę, gdzie będzie środek każdego przedziału razy liczebność. Na końcu interesuje nas suma tak podpisanej kolumny, czyli 158. Żeby mieć średnią arytmetyczną, te 158 musimy podzielić przez łączną liczebność, jaką mamy w tej próbie. Dlatego tutaj otrzymujemy 1,317, tak? To będzie średnia arytmetyczna jako pierwszy parametr tego rozkładu empirycznego. On wygląda następująco. Drugi element charakteryzujący ten rozkład empiryczny to odchylenie standardowe. Żeby otrzymać odchylenie standardowe, od środka każdego przedziału musimy odjąć średnią, którą przed chwilą co policzyliśmy, czyli 1,317. Tutaj są środki każdego przedziału, a tu już są obliczenia, jak każda z tych wartości różni się od średniej równej 1,317. Wyniki mamy, a my potrzebujemy te różnice kolejno podnieść do kwadratu i przemnożyć razy liczebność. Tutaj mamy kolejną kolumnę, gdzie te wyniki
zostały podniesione do kwadratu, czyli do potęgi drugiej. Ja tutaj zastosowałam formułkę do potęgi drugiej. To są te elementy i na końcu, przed obliczeniem odchylenia standardowego, te różnice od średniej, ale podniesione do kwadratu, należy przemnożyć dodatkowo przez liczebności każdego z tych przedziałów, więc ta kolumna przemnożona razy te wyniki daje nam tutaj dokonane obliczenia. Ja sobie je zaokrąglę do trzech miejsc po przecinku i na końcu interesuje nas suma tego wyniku. Najlepiej zaokrąglona do trzech miejsc po przecinku. I jeżeli na razie podzielę ten wynik sumowania kolumny przez liczbę obserwacji, dopiero otrzymamy wariancję. A gdy wyciągniemy jeszcze z tego pierwiastek, otrzymamy w tym momencie odchylenie standardowe, które nam będzie potrzebne. I czy użyję funkcję pierwiastek z F16, czyli tutaj z wariancji, czy podniosę F do potęgi 0,5, otrzymamy dokładnie to samo. Dodatkowo obliczony współczynnik zmienności jako wynik podzielenia odchylenia standardowego przez średnią pokazuje nam, że odchylenie standardowe jest dość wysokie. Stanowi już o wysokim zróżnicowaniu naszej cechy, więc można by było powiedzieć, że jest to dość duże zróżnicowanie. A czy jest to rozkład normalny? Zobaczymy. Wracamy do naszego zadania. Mamy policzoną średnią, ona ma odwołanie do tego wyniku, który my przed chwilą policzyliśmy i odchylenie standardowe też jest wzięte z poprzednich obliczeń. I dzięki temu, że mamy odchylenie standardowe i średnią arytmetyczną, możemy dokonać standaryzacji. Standaryzujemy zawsze koniec każdego przedziału, czyli 1, 5, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Mamy te wartości wypisane i stosujemy formułę standaryzacji. Ona zawsze polega na tym, że od danej wartości odejmujemy średnią tego rozkładu, z którego pochodzi ta wartość, a wynik dzielimy przez odchylenie standardowe. Czyli najlepiej zastosować taką formułkę jak u mnie, czyli x minus średnia, całość w nawiasie i dzielimy przez odchylenie standardowe tego rozkładu. Jeżeli te wyniki przeciągniemy sobie w dół, mamy wartości standaryzowane i wiemy, że one posiadają rozkład normalny na pewno o parametrach 0 i 1. Dlatego, jeżeli chcemy otrzymać dystrybuantę rozkładu normalnego, która nam będzie potrzebna do tego testu Kolmogorowa, to można skorzystać z funkcji wbudowanej w Excelu pod tytułem równa się rozkład.normalny i zobaczymy, jaka jest składnia. Pierwszy element to jest ta wartość, którą my sobie standaryzowaliśmy. Drugi element jest to średnia. Trzeci element, odchylenie standardowe, robimy odwołanie do naszego odchylenia i podajemy ostatni parametr, jedynka, jako skumulowany, że tak, chcemy wartości skumulowane. Można tak zrobić, ewentualnie zastosować powiedzmy tutaj odwołanie do naszej wartości zestandaryzowanej, ale podając odchylenie i średnią 0, odchylenie standardowe 1 i nadal skumulowany. Czy tak powinniśmy otrzymać te same wyniki. I teraz tak, jeżeli mamy dystrybuantę empiryczną, czyli tą, jak rozkładały się nasze liczebności narastająco i to, jak powinny one się rozkładać zgodnie z rozkładem normalnym, możemy policzyć różnicę między tymi dystrybuantami. Czyli liczę różnicę między tą kolumną, zaznaczyłem sobie kolorem, i tą kolumną. Te kolory widzę, są coś za mocne, weźmiemy sobie delikatniejszy kolor i w tym momencie liczymy różnicę między poszczególnymi wierszami w tych dwóch kolumnach, czyli to minus to, wynik, to minus to, wynik, to minus to, wynik. Te wyniki to są różnice w poziomach dystrybuanty. My musimy mieć każdą z wartości, powiedzmy, co do wartości bezwzględnej, czyli nas nie interesuje, czy dana dystrybuanta, która z nich jest większa, a na to wskazuje plus czy minus, my w tym momencie liczymy wartość bezwzględną. Można, tak jak u mnie kiedyś to zrobiłam, widzę formułkę, że jeżeli dana wartość jest mniejsza od zera, to wpisać należy tą samą wartość, ale z minusem,
a jak nie, to ją wpisać. Można też użyć po prostu funkcję równa się moduł kropka liczby i podać, z jakiej liczby mamy liczyć wartość bezwzględną. Generalnie obcinamy minusy, mamy te wyniki i w tym teście Kolmogorowa musimy wyznaczyć najwyższą różnicę, ale z wartości bezwzględnych tych różnic. Czyli najwyższa tutaj wartość jest 0,085, ona tutaj została wybrana jako maksymalna, tak jest automatycznie, bardziej bym powiedziała, łatwiej. I badana liczebność to 120 jednostek, a parametr lambda, który liczony jest w tym teście Kolmogorowa, to jest ta maksymalna wartość przemnożona przez pierwiastek z liczby obserwacji w tym rozkładzie empirycznym. Mamy nasz parametr lambda, tu jest zapisany formalnie wzór i to jest dla nas statystyka testu. Żeby się dowiedzieć, która z tych hipotez jest lepsza, czy hipoteza zerowa, czy alternatywna, przy zadanym poziomie istotności alfa, my musimy znaleźć krytyczną lambda i ona u nas będzie wynosiła 1,36, a to dlatego, że jeżeli przyjmiemy poziom istotności błędu na poziomie 0,05, musimy policzyć wartość dystrybuanty jako 1 minus ta alfa. I o ta wartość 0,95 w tablicach Kolmogorowa musi zostać znaleziona jako najbliższy wynik. Tu jest ten wynik. Jak widzimy, w ogóle dystrybuanta jest ułożona tutaj dla kolejnych kolumn rosnąca aż od 0 do 1, a my musimy znaleźć wartość najbliższą 0,95 i pytanie, od jakiego to było lambda. Więc 1,36 jest to ta wartość, którą potrzebujemy, żeby porównać do otrzymanej statystyki testu. W naszym przypadku wychodzi, że statystyka testu jest niższa od wartości znalezionej w tablicach i w związku z tym mamy ten drugi przypadek, przypadek weryfikacji, czyli nie mamy podstaw do odrzucenia hipotezy zerowej, która mówiła o tym, że rozkład empiryczny jest normalny. Gdyby jednak statystyka testu była wyższa od znalezionej w tablicach, musielibyśmy powiedzieć, że jednak istnieją podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej i przy poziomie istotności alfa 0,05 będziemy musieli odrzucić tą hipotezę, że jest rozkład normalny na rzecz tego, że jednak nie będzie rozkładu normalnego w opisie naszej zmiennej